Stream. Quem estás disso tutora? Stream ou curva? Tá lá no stream, dobra. Stream. Ez du muszę się ustawić. Sorry za napierdalanie majkiem, ale muszę się ustawić. Dobra, live działa. Działa ten live, działa ten live, działa ten live. Dobra. Jak działa to git. Poczekajcie, ściszę trochę grę. Bo jest za głośno. Do roboty, ale gra jest nadal za głośno. No, teraz jest git. Dobra. Co dzisiaj robimy? Dzisiaj robimy arty w focie. No i w sumie tyle. Mam wbity piąty poziom. Chcę zrobić dzisiaj szóstkę. Mamy fałę szóstego tieru angielską. Muszę bliżej podjechać, bo bierze ma strasznie słabe bicie. Tak samo jak wszystkie arty angielskie, znaczy większość. Dobra, sprawdźmy. O kurwa, mnie obróciło. Co jest, halo? O, dobra. Mam do niego bicie? Mam. Dobra, spoko. No, nie trafię pewnie. Nie wiem, z tej strony. Patrz, jak dostanie. Może nie ode mnie. Nie będę teraz na ślepo strzelać. Bo trafiłem raz, ale więcej mi się razy pewnie nie uda. O kurwa. Stój! Ale zepsułem. Byś się tu zatrzymał, bym mógł cię zdjąć. Albo przynajmniej obić za 100 czy 200. Nie wiem, gdzie teraz pojedzie. Czy pojedzie prosto, czy w lewo, czy w prawo, czy kurwa co on zrobi. To shit! To jest czołg w ogóle i jestem już martwy przez RT. Zabity zaraz będę, jak on przejdzie przez tę górę. Będę zabity, ale sięknę go jeszcze raz, nie trafiając go. On mnie nie widzi, czy mnie widzi? Chuj wie. Stoję w tym krzaku i się nie ruszę, najwyżej mi arce zdejmie. Bywa. Dobra, jest parę czołgów na one shot. Grill to też jest 7. Nie wiem po co podjeżdżam, ale podjeżdżam w sumie. Chuj, najwyżej zdechnę. Ja tą sukę mogę zdjąć. Tylko niech mi ktoś ją wykryje. O, tutaj jest. Kurwa, ruszy. Dobra.
Tu były czołgi jakieś, tylko gdzie one teraz są? Muszę bliżej podjechać. To na pewno. Jedna osoba, no to ładnie. Jak ci się podoba, zostaw łapeczkę. Jak nie subskrybujesz, zostaw suba. No. I tu, ale i tu wygrane jest. W grę komputerową. O, shit! Czekaj, jeszcze chyba nie jestem widoczny, ale... Jebnę mu raz. Tylko się boję. No kurwa, wcale. Nie możemy jechać. Odbiłem od 7. Dostał. Strzelamy na ślepo. Czyli byłem widać. Czyli mogłem strzelać i się nie. Nie jebać z tym. Okej, rozumiem. Moja wina. Podobało się. O shit! Więcej. Myślałem, że te arty już są zdjęte. Trzeba było patrzeć na ten. Dobra, ma ogłuszenie 8 sekund. Kurwa, wiedziałem, że nie wejdzie. Shit w tardę. Wiedziałem, że nie wejdzie. I teraz go zdejmę. Ty dziwko. Ty, mam dotąd bicie, to jest dziwne. W sumie. Straciliśmy gąsienicę. Czołg unieruchomiony. Dostanę ogłuszenie. Może się zerwać w każdej chwili. Ile gry loaduje? 10 sekund? Nie wiem. No shit, nie pojechał. Zawieszenie naprawione, ruszamy! Co mnie dziwi, że są dalej widoczne na tej mapie, to jest dziwne. O fuck, T21, pomocy, pomocy. On mnie jeszcze nie widzi w sumie. Nie będę strzelać dlatego, że... No właśnie, że zajmie go ktoś inny. A ja nie zostanę wykryty po prostu. I to też jest 7, mogę jebnąć za hita. Tylko jakby stał i się nie ruszał oczywiście. Tak jak robił to teraz i zepsułem, bo mogłem w sumie strzelić. Nie było głupie. A, zniszczą jego, jest GG, dobra. Przykro mi, ale pograne. Ślepo martwą nic nie zrobię. No bardzo mi przykro w chuj. Nie no, jak zabijemy te 6. Nie no, to nic nie pomoże, jesteśmy kurwa w trójkę na art. Cel namierzony. Jednego mniej. Już po nas! Jeszcze go zdjęłem. On jedzie tyłem? Nie, tak mi się wydawało. I do garażu. Tego linka trzeba udostępnić na grupie. Jakby ktoś wbił. No. Wróciła Arta. Będziemy zaraz lecieć. Tylko muszę sprawdzić. Gdzie tu jest regulamin? Halo. Dobra.
Dobra, 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 jest git. Włączamy sobie już YouTube'a. Mi się zatrzymało. Można oglądać coś. Dobra, lecimy. Siódemki, szóstki, szóstki, szóstki. Spoko mapa. O kurde, uderzyłem w mikrofon, sorry. Gdyby nie to, że mam czołg ze słabym zasięgiem. Ile mam opóźnienia? Miałem 5 sekund opóźnienia. Tak, 5, równiutkie 5. To trochę dużo chyba, nie wiem, albo mało. Czyli u mnie bitwa już się zaczyna, a u was dopiero ta. Ruszacie! Chcecie żyć wiecznie? Lecimy sobie w te okolice. No bo stamtąd będziemy mieli dobre bicie. Chyba, że zatrzymam się przy tym kamieniu. Przy tym kamieniu mogę się też... O kurde, sorry. Mogę się też zatrzymać. I co? No i w sumie tyle. I muszę czekać i klikać i to tylko tyle. Artyleria, wow. Boję się, że wyrwę ze środka, jak wyjedzie ktoś. Albo wykryją mi jar, tam mnie dojebie. Spróbujemy. W tym krzaku, nie? Będę mniej widoczny niby. Na tego chłopaka. No przykro mi bardzo, ale bicia nie mam. Teraz miałem, mogłem strzelać i może trafię. Trafię w budynek. Przestrzeliłem. Przykro mi bardzo. Tam jest Churchill. Na którego bicia nie mam. Niestety. Bywa czasem i tak. To plus to 2,5 TP. Na które w sumie mogę. Mógłbym spróbować. Tak teraz. Kurwa, ale zepsułem. Ja cię. Ale to zepsułem, nie no, to było najgorsze na świecie. To co teraz zrobiłem, człowieku. Stój. Wyjedź trochę. To musiało boleć. Dobra, ma gąskę zerwaną w sumie, to... Już powinni go dojechać. Myślałem, że strzeliłem przez przypadek, dobra. Tu prawa strona w ogóle, mogą tu zrobić wszystko z nami, mogą nas zgwałcić. Aha, i strzeliłem przez przypadek, super. Także no prawa strona lipa. Prawa flanka, prawa. Może tu będę miał bicie? No mam takie... No do tego... Pomóc w mieście. W sumie miasto jest wygrane. Prawie, no bo... Hello, come on. Tu już nie mam praktycznie w kogo strzelać. Na przykład nie wiem, tego co mogę strzelić i zabiję. Wykończyliśmy go. No, na przykład tak. O fuck, tam jest te 3, 4, 6, 7 chyba. Tutaj albo za tym domem, ale wydaje mi się za tym domem, albo nie byłby taki głupi, żeby wyjeżdżać. I tu jedzie mój pogromca. Mój pogromca podjeżdża z tej strony. Może byś się ruszył, kto... Nie wiem, ty. Lepiej stać, nie? Tak, oczywiście. Church 1 HP. To jest to, mówiłem, że zamykamy, tak mi się wydawało właśnie, bo nikt nie wyjechał chyba na szczere pole. Nawet ja. Wyjeżdżamy sam w środek. Liczymy, że on nas nie zdejmie. I że uda nam się trafić chociaż tego Churchilla raz. Nie wiem, no tego... No. Mało brakowało.
ma obrekowało za 142. Podoba mi się to. I zdejmujemy jeszcze tego ziomka, jak go trafię. Co jest mało prawdopodobne. W ogóle wyjazd z Artą w środek ten. Tu stał ziomek na prawo, w sumie stoi dalej. Tu oni nic sobie z tego nie robią, mnie to irytuje. Przynajmniej jeden czołg powinien tam pojechać i pomóc tej M10 i tyle. Chyba, że to jest ten sam czołg. On ma na mnie bicie, ja na niego nie mam. To jest w sumie niespoko. Come on, już jestem ponad połową mapy. Dalej nie mam bicia na czołg. Serio? Wjechałem Artem, co mi środek. Come on. Tu jest Uczerski i on mnie może zdjąć, ale ja go też mogę zdjąć. Serio? Serio? Dlaczego mi to robisz? Stój, 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 stój. Aż tak długo leciał pocisk? Dziwne. No niestety, nie kliknę go. Musiałbym tu ładnie przycelować i go tutaj kliknąć. Oto jak teraz stoi. No kurwa, no co ta Arta robi? Jezus, drugi strzał przestrzelony, taki pewniaczek. Bym miał pewne te 100 damage'a więcej. Czy tam 200, czy tam 100, chuj wie. Ale bym miał. O! W dziesiątkę! To mi się podoba. To ja lubię. Aż zdejmę go w ruchu. Nagle jaka celna się zrobiła. O Boże. Co, lecimy z tym bishopem, nie? Szóste miejsce, no nie najgorzej, ale mogłem trafić te 3 razy. Jej mi do FV brakuje, ja mam, FV ma 31, a ja mam 13. 18, 17, 18 tysięcy. Shit. Dużo. Dobra. Mam skorpiona na wypożyczeniu. Noob DJ sobie gra. Zaproszę go też tak. Nie wiem, może. O kurde, by mi spadło. Sławki. A może spróbujemy szczęścia w drużynie. Tu jest linia frontu, możemy zagrać linię frontu w sumie. Jestem trzecim. Skorpionem spróbuję na linii frontu sobie zagrać. 71 graczy. No to jest duża bitwa, duża. Lansence, pierwszy raz widzę ten czołg. Normandia. T-44 u nich. Bardzo dużo artylerii. U nas też. Ale tu jakiś bug na środku ekranu, nie wiem. Obrońca, oni atakują, także mu przeładowuje tylko 6 sekund i mam nalot. Co nie jest głupie, ale nalot jest lepszy chyba na broniących, tak mi się wydaje. Chyba na broniących, na przykład, czyli na nas. Fajne jest to, że ładuje tylko 7 sekund, 6, nie 12, to czego mi pokazywało już połowę czasu. Nie rozumiem. Ale tu mamy się bronić, więc nie wiem, broń strefę C. Spoko. Mam nalot. Pojadę za tym T25. Um.
Może nie będę aż tak wjeżdżał daleko jak on. O kurwa mać. Boję się, że artem mnie zdejmą, bo mogę zostać złoszotowany w sumie. Trzeba bronić co? Aha, bo oni sobie przejmują to sojusz. Ale kiedy, jak? Co, co? O właśnie tego progaczka. Straciliśmy część pocisków, ale nie doszło do eksplozji. Dostałem dwie... Jedna z gąsienic uszkodzona. Pizd głupi jela. A jest atakowana. Zauważyłem. To obarczata może tu sieknę raz. No kurwa, nie trafić takiego pocisku naprawdę. Eksen, witam, witam Eksen. Trzeba bronić to C. Ja już dostałem w plecy przedział amunicyjny, ja nie mam kurwa tego. A nie mam zestawu naprawczego i jest lipa. Jestem na one shota teraz w sumie. Odarty. Jak mi ktoś burzakiem uderzy, też jestem na one shota. Chyba nalot puścili. Też mam nalot, ale dopiero za 250 sekund i tu jest skorpion duży. Tak, trzeba cofnąć, bo zaraz w pierdol będzie śmiesznie. Przejmują strefę A? Nie. Nie ogarniam. Ten progetto na plecach tam jest. Dobra, ja się stąd wycofię. I spróbuję dupą, w sumie głupie, bo kurwa dostanę silniki się wyjebie. Ale spróbuję w tego progetto. O shit, C znowu przejmują. Boję się, że to ten skorpion, ale nie mam zamiaru ładować 25 sekund i przeładowywać na tego, na oburzaka, bo to jest bez sensu, nie? Tam jest i z trzeci. Nie, to jest... Ile z czego nie widzę, zaraz zobaczę. Tu jest bardzo dużo czołgów. Pewnie będę czekać na nalot. To nie ma sensu większego. Boję się, że mnie złoszątuje, ale wyjadę. Płytę dolną. Weszło jak w masło. Przeciwnik oberwał. Dostałem pizdy darty. Zerwana. Stoimy. I jestem martwy. Radio operator trafiony. Strefa B jest atakowana. W sumie nie. Udało mi się. Ruszamy. Udało mi się przeżyć, ale mam mało HP, no i rozwalony magazyn amunicyjny. Co jest lipą straszną. No to jest strefy C, kurde. Niby jej tu bronię. Próbuję, ale... No z ładowaniem 25 sekund i z rozwalonym magazynem i uszkodzoną załogą to jest trudne, naprawdę. Bo robię jeden wyjazd i Arta zdejmuje mnie przez górę. Tu będzie nalot robiony. Bo tu wysłał nasz ziomek znak. Sorry. Musiałem. Nie wiem, tu stoję, próbuję, żeby mi Arta przez skałę nie zdjęła. Wydaje mi się, że jak będę już ten... Już będę miał ten nalot, to zrobię. A progetto mi na plecy wjeżdża i jest z przodu drugi czołg lekki, jestem martwy. Jednak nie. Dobra. Oh shit. Oh shit. Abym wyżął. Bułek. Było nasze wsparcie.
gąsienica zerwana! Stoimy! Oberwaliśmy z wozu! Gotowi do rozlokowania. Do roboty! Ty, no miałem laga. Dalej mam? Nie, chyba już nie. Oh shit. A palec boli, ja pierdolę. Dobra, lecę. My jesteśmy broniący. Ale tak zupełnie zlegowało, spoko, spoko. Strefę C idę bronić. I ten nalot, ale ten nalot to za długo trwa, nie może tego nalotu. 30 sekund mam. Nie mam czasu, nie mam. Nie ma takiej opcji, żeby to wygrać aktualnie. To musiał poczuć. Umaduje dłużej ode mnie. Gąsienica zerwana, stoimy. Wyjeżdżam na pałę jak najszybciej. Może by tylko uderzyć, kurwa, dobra, GG. Bo jest nalot i muszę uciekać stąd. Utraciliśmy strefę C. Trzeba jak najszybciej opuścić ten sektor. Gąsienica uszkodzona. Może się zerwać w każdej chwili. Kierowca dostał. Jedna z gąsienic uszkodzona. Diebo. To tu będzie nalot szedł. Jezus, ale te czołgi są słabe bez kierowcy. Czujesz to? Aha. Czołg zniszczony. Spoko. Spoko, spoko, my z nią. Co wybieramy? Wybieramy strefę D i nie mam czołgu. Także wracamy do garażu. No linię frontu nie polecam. Szczególnie jak może laga. Dobra. Spróbuję na drużynówkach, może coś się uda zagrać ciekawego. Aha, tylko jedna osoba, tylko jedna drużyna, spoko. Nie wiem. Robimy tartę, nie? To w sumie nic innego do roboty nie ma. Tylko tartę muszę... O kurde, sorry. Uderzyłem w mikrofon. Tej arty dzisiaj chyba nie zrobię. Mi się wydaje przynajmniej, ale... Brakuje 13 tysięcy expa jeszcze. Trochę dużo. Jeszcze, że nie mam konta premium na Arcie, trochę trudno mi wbić expa. Nie wiem, jak mam coś wolnego, to z wolnego najwyżej wezmę tyle. Żeby się nie bawić. To nie, jakie rozwiązanie to będzie. Ruszać się! Chcecie żyć wiecznie! To to. Westfield, nie, Cichy Brzeg. Aha. Nie wiem, gdzie się ustawić tym mortem, bo ma strasznie krótki zasięg bicia. Znaczy, bicie po prostu ma ogólnie zasięg krótki. Slipa. Ustawię się pomiędzy tymi drunkami gdzieś. Najwyżej zbiorę. No tu się ustawia. Będę tu stać w stronie śmierci. No tu jest spoko bicie w sumie. Stój, tu już nie mam bicia. Mam dom. A tu mam. A no. Po chuju fest. Ćpem, tak. No nie dosięgnę go, no braknie mi milimetrów.
Bo tu jest w ogóle MX ten... Spoko. Spoko fest. Idę go zabić. Jednego mniej! Okej. Znaczy, nie narzekam. Znaczy, lubię to. Dostał... Przebiłem go. Tak, bo ma bardzo mało pancerza i... Spoko. Chyba już zniknąłem. O, tu mam bicie na to 3-4. Postaram się to jakoś wykorzystać. A, kompletnie obok niego. To jest ten MX, który może mnie wyjąć. Prawdy mnie zabił tym 2-5-T. Oczywiście nikt mi nie pomoże, no bo po co? Co nie, oczywiście, po co w tym udarcie? O. To musiało boleć. Czołg zniszczony! Super drużyna. Takie uwielbiam najbardziej, to nie pomagają. Musisz grać sam. Lecimy, lecimy. Przejadę sobie A20 szybką bitewkę. To jest spoko nabijarka statystyk A20 w ogóle. Wystarczy jeden strzał i już masz WN8 pomarańczowy. Serio. Bym grał tylko tym i przynajmniej bym oddał jeden strzał na bitwę, to już bym nie był pomidorem. Ale po co? Lepiej być pomidorem. W sumie trochę lipki mnie rzuciło, bo na 6. Mogę slać goldem, co nie jest wcale głupie. Pluton rozwiązany. Jakiś ziomek mnie w sumie zaprosił. Pluton utworzony. Czyli. Nie wiem, polecę pewnie w tą okolicę, później zjadę w miasto, no i tyle. To jest spoko, tak jak mówiłem, to jest spoko nabijarka WN8. Do roboty! A szczególnie dla pomidora takiego jak ja, no to się WN8 przyda, nie? No dlaczego nie? Boję się, żeby mnie grill nie wyjął od razu. Albo żeby mnie ruch z magazynkiem nie załatwił.
No albo ten typ, ja w sumie ten typ nie jest tak szybki. Objadę ten bunkier wokół. Tu jest co, tu jest Leoś. Oh shit. Straciliśmy gąsienicę. Czołg unieruchomiony. No i tak się umiera. Gąsienica uszkodzona! Może się zerwać w każdej chwili! Szybko, szybko. Ale wykryci są. Uszkodzenia po wykryciu, poczekam, czy coś w ogóle zbiorę. Aha, czyli mojego ziomeczka też wyjął od razu. Chciałem objechać bunkier, no przykro, nie bardzo, nie udało się. Bywa. On wyszedł do rejczuki, to sobie. Spoko. Lecimy rzeczylem trzecim. No zrzuci na piątki bez art, to będzie spoko. I są szóstki bez art. I zlipę, bo jest to te 3, 4, 8, 5. I kawu dwójka i fałka. Fałka nie jest taka straszna, bo coś może dygnie od fałki, nie? No, mam w ogóle znaki odległości na tym, to spoko jest. Ładnie wygląda nawet ten czołg. No, ładnego ciszła tam można zrobić, tylko FOV zmienić. FOV. Tego. Ruszać się. Chcecie żyć wiecznie? Lecimy, dobra. Pojedziemy nad most. Może nie zbiorę od razu. Załaduję Golda. Tak dla pewności. To ma 2 sekundy przeładowania, nawet nie. Bo mam załączone te. wiecie, szybsze ładowanie w ogóle. Szybsze ładowanie. Się napowiadałem. Nie no, ale myślę nad mostem, czy w sumie latę na prawą flankę, bo może mnie od razu nie wyjmą przez środek przy okazji. W sumie tylko wieża wystaje. Ja wieża jest w sumie największa w tym czołgu, także to nie jest mądre. Ale przelecę tutaj. Przelecę tutaj, no kadłub jest dość twardy. Te okolice i te boczki mogą ładnie podbijać, to jest w sumie jedynie spoko. No i lecimy na prawą flankę, bo tu nie ma co więcej robić. Na moście nie ma co tam, bo wyjedzie kawu dwójkę albo inny niszczyciel, znaczy inny niszczyciel, wyjedzie kawu dwójkę albo jakiś celek dostanę, zbiorę i tyle. I się nakryje. I co tu jest? Piątki, szóstki, Churchill 3 jest, z nim mam szansę. Tego w sumie. Trzebałoby tego typka, co raszuje, teraz wyjąć. Ale oni tu stoją i czekają. Dobra, przyjadę. Mam żarówę, może nie zbiorę. Dobra, udało się nie zebrać. No ryzykowne, no głupie, no ale to jestem pudorem, także nie, wybaczcie mi. Weszło jak w masło. Przeciwnik oberwał. Może odbiję tym noskiem coś. A jest 5-0, także spoko. Jesteśmy w kompletnej dupie, mam żarówę. Pocisk zrykoszetował. Głupi się dingłem. Mogłem strzelać, ale w sumie też bym odbił. Kierowca oberwał. Nie możemy jechać. Dobra, bo tu mnie ładują już z lekka. Nawet nie wiem. Tu strzelił. T34. Nie. Tak, T34 mnie strzelił. A nawet go nie widzę w sumie. To bez sensu. Jak wyjeżdżać ruskim czołgiem na szczere pole, no wychylają mi się, no ale co, jak ja wychylę i zbiorę od tego T34 z tyłu. Mam żarówę znowu. Mam takie granie, no. W ogóle w co dostałem? A wierzę, bo wierzę zawsze przybijałem.
No ja bym musiał ich podjechać, no ale co jak ja podjadę, nic nie zrobię. Gołskie przynajmniej będę mu próbował zerwać. Będzie takie głupie. Tym go nie pokonamy. Dobrze, jest ustawiony. Ściek. Weszło jak w masło. Przeciwnik oberwał. Nie wiem, jak on mi przebił. Weszło jak w masło, przeciwnik oberwał. Co on mi trafił? Wierzę, no tak, wierzę, zawsze wchodzi u mnie. Wierzę, no... No lipa, no co robiłem. Na kadłub mogę postrzelać sobie się. Sobie się. Co za słowo w ogóle? Bokiem mogę wyjechać do zewnątrz. Gąsienica uszkodzona. Może się zerwać w każdej chwili. Głupią wymianę. To jest ten Churchill. Weszło jak w masło, przeciwnik oberwał! Trafiłem. Pojazd przeciwnika zniszczony. No fajnie, że nie mogę trafić. To musiał poczuć. Spoko. No i dojechał mnie do pistoli. GG, no co, bitwa w dupę. Tak bez sensu w sumie, no bo no co, dojechali nas, nasi nic nie zrobili, ja trochę postrzelałem. Każdy trochę poobijał, no i tyle. Takie trwizny, to woka, taka bitwa. Maciek, P siema 3 złote. O, Maciek P. Siema, siema Maciek. Dzięki za donate'a. Pozdrawiam serdecznie. Cyk, aktualizacja. Paca jest zrobiony. Siema, siema, 3 osoby. Elo, normalnie. Jeszcze nie subskrybujecie, dajcie suba. Dajcie łapeczkę w górę. Może więcej osób przyjdzie na live'a. Nie wiem. Piszcie coś na czacie, jak chcecie inną grę. Nie wiem, mogę zmienić. Ja to, mi to nie przeszkadza. Także wiecie, mi to nie przeszkadza, mogę zmienić grę. Nawet ostatnio Fortnite'a pobrałem. Także spoko. No także, jak chcecie inną grę, no to piszcie, ja mogę zmienić grę, nie wiem co mam do dyspozycji. Takie, żeby dało się grać bez pingu normalnie, no to mam tak w sumie. Fortnite'a chyba, FMTA, to nie wiem, WOTA, Minecrafta, Mountain Blade'a, LWS'a, Assetto Corsa, Apex Legends'y, Albiona, Miles'a Mercury, GTA, no i Gothic'a jeszcze, no i BMG Drive, jak coś. No ale jak nie chcecie innej gry, to mogę grać WOTA, nie? My to tam ROTTA. Lecimy Artom. Chciałem dzisiaj zrobić, ale wątpię. Trzeba dużo expa. Dawaj GTA. GTA. GTA, 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 GTA. Które GTA? San Andreas. Mogę cię odpalić nawet. Będę grał w San Andreas. To nie jest głupi plan. Tylko po bitwie. Odpali się San Andreasa. Prawilnego. Nie będzie gituła wtedy. Do roboty. Dobra. Co tu mam, Merhalów? O, 3 arty, masakra. Podjadę bliżej. Tu działają te medy, w ogóle jest mało czołgów ciężkich. Tiger P i KW-2. I to tyle.
Genghis Is i T-150. Czyli dobra bitwa dla mnie w sumie. Jakby nie patrzeć. Po co się ustawiasz tu? Ustawiam się tu po co? Po to, żeby nie... Po to, żeby mieć bicie łatwiejsze tam, na ten zamek. Żeby mnie te 3-7 nie zdjęło. Spójrz w sumie. No. No. Oh shit. Nie dosięgam. Zjebałem. Dobra. Zagram Artem jak czołgiem lekkim. Co się może przecież stać? Prawda? No właśnie, nic się nie może stać. Tu jest T-37, który pasuje wyjąć, ale tu są lepsze czołgi, które też pasuje wyjąć i do których nie mam bicia. Bo Bishop to jest zjebane gówno. Serio, dotąd dobić tak trudno? Rozumiem, że duża mapa, ale... No, zaraz on mnie zdejmie. No, szota. Zbiorę i się skończy. No, on się pali. Został wykryty. Ja już mam obstronną zbroję, bo zaraz zejdę na szota. No jak to T-37 by wyjeżdżał, ale na szczęście wyjechał. A jakby wyjechał, to już bym pewnie zmieniał grę na GTA, nie? I co, nie mam bicia tutaj? Serio? Serio? Serio, kurwa, blokuje mnie skała. Jak nie to, że nie dosięgam, to ja pierdolę, co za gówno. Przez ten most bym miał bić. No to 150. No kurwa. To strzelił, dobrze Bishop, oby tak dalej. I tu jest Saint Emil. Stój. Podobało się? Mam więcej. I teraz czy on ma na mnie bicie? Wygląda na to, że tak. Ale mi jebno. Mogli chyba też tyle co ja. Jednak troszkę mniej. Czołg zniszczony! Podjęcie troszkę mniej. Dawaj GTA, im się odpali GTA na Windows 10, to odpalę GTA. Muszę zmienić ten pulpit. To muszę wyłączyć, wyjść z tego i tak o. Czekaj, i będę znaleźć, to wyłączę. GTA San Andreas. Ciekawe, czy mi odpali w ogóle i czy mam ustawione tutaj GTA. Mam tu GTA? GTA za. Nie jest to. Odpalę i zaraz zobaczymy, czy będzie działać GTA. Jest czarny ekran. Chyba nie widzicie GTA. Z tego co mi się wydaje, ale... Nie wiem. Działa! Gituba, będzie San Andreas ogrywany. To co, przechodzimy do San Andreasa? Nie zgubię. O shit, czekajcie, muszę sobie... ściszyć grę. Weź mi radio wyłącz. Ścisz mi to, człowieku. Jakie to jest głośne. Dobra, display setup. Jasność taka. Rozdziałkę zmieniłem. I czy u was to działa, czy u was nie działa? Zaraz się dowiem. No u was to średnio działa. To GTA.
Czekajcie, usunę i zrobię jeszcze raz. Dodaj przechwytywanie gry. Przechwytywanie gry, konkretne okno. Geta San Andreas. OK. I teraz powinniście widzieć GTA. Tak, widzicie GTA. Jest dobrze. Tylko mi się trochę ucięło to, ale ja to rozciągnę. Będziecie mieli z paskami po boku, shit. Nie, może wam to nie przeszkadza. Utnie trochę ekran. To chyba nic takiego. Zobaczymy, jak odpalę GTA. Tak, oto utnę VR równo, żeby to było widać jakoś. Ok. Lecimy z GTA od nowa. Nie spodziewałem się, że będę grać sobie grę. Bardzo wam to ucinę? Chyba nie aż tak. Zresztą zaraz zobaczycie, widzicie, jak to widzicie. Nie, no jest spoko. Mamy tu naszego murzynka. Ej, jeszcze czułość muszę zmniejszyć, bo to jest... Ej, co jest? Lagi są. Display. Display. Gdzie są ustawienia myszki? Controller setup, no tak, kurwa. Ja się tutaj taką. Okej. Myszka mi działa. To nie jest spoko. Uroki GTA. Pierdoli się jak może. Okej, zostawię na dwa. Mówię, przycisk nie działa, spoko. No, tu działa. Wsiadaj na ten rower, Makumbo. Lecimy, patrz co robi, patrz co robi. Patrz jak na kole leci murzyn. Będzie latane w GTA. Patrz jakie stopy robi. Będziemy kurwa stunterami GTA. O. Patrz ile babsy najebać. Albo tego hopa, nie no. Kopa na klatę, robię karate. Dziwko. On już miał spoko. Ale jedziemy tu przez pociąg. Lecimy na Grove Street. Jak możecie, zostawcie łapeczkę w górę. Będę miał może zasięgi czasem większe na tym live. Musi przyjechać na Grove Street. Grove Street, home. At least it was before I fucked everything up. Dobra, wbijamy do domu. Najsłynniejszy dialog z GTA. You picked the wrong house, fool. Tak było. Trzeba zmienić ten tytuł live'a po tej scenie. Parararara. Dobra, czekajcie. Zmienię szybko tylko tytuł live'a i będzie git.
O, LGTA się chyba zacięło. Okej, działa. Zmieniony tytuł lewa. Pyk, możemy lecieć misję. Tylko niech mi się wczyta gra. Spoko. On będzie uciekać przed wolosami na rowerze. Za liderem musimy. Trzeba się trochę ruszyć. Właśnie dlatego. Dlatego już strzelam tylko do mnie. Pedały szybciej tym murzynie. No rusz dupko. No super. Zabiją. No wskakuj na ten rower, Makumbo głupia. Te ci się tam zatrzymali, ja pierdolę. Kurwa, ułomy. No i na chuj czekacie. No move it, move it. No to riderem polecimy teraz. No pedałuj szybciej. Ruchy takie ma też, to jest koniec w ogóle. Jedziemy na skatepark, koniec gry, wiesz co jest. No, zajebiście. Powiem ci dobrze. No nie wyjedzie teraz, nie? No rusz dupę. Lecimy, 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 lecimy. Ten przejechał policjanta. No zajebiście. No i mam teraz gwiazdkę. Ale mam przynajmniej pistolet. Szybko, zanim tutaj przyjedzie. No bierz ten rower, Downie, ja pierdolę. Ogień! Jest. Serio? Dobra, spoko, bo mamy pistolet na początek gry i mamy nóż. Dobra, misja. Dobra, spoko. Weź ten rower. Czekaj, czy ktoś mi ukradnie stąd, czy nie. Postawię sobie tutaj. No, myszka, halo. Dobra. Wbijamy. Będzie 19, jak to zapiszemy, także spoko.
Jak się sprintowało? No, wziąłby się. Aha, nie mogę teraz wejść na chatę. Nie mogę. Jak się sprintowało w GTA? Nie pamiętam. Mają full HP? Idziemy sobie ukarnąć bronię. To zaraz. Dopiero zaraz to ogarniemy. Dobra, kończ tę rozmowę. Szybko, bo chcę sobie wziąć bronię. O, w końcu. A na spacji się chyba sprintowało. Tak, na spacji, kurwa, zapomniałem. Oh shit. O, tu jest ta broń. Dobra, mam tak. Mam pistolet i magazynek, także spoko to jest. Nie wiem, po co on spadł. Kurwa, to marzuńska, debilu, złap się tego, Jezus. Za czarny ułom. Może się rozpędzić. I się zabił. No, przeskoczyłem przez, kurwa, no i... GTA San Andreas, GTA San Andreas. GTA w pigułce, no GTA w pigułce. Po prostu. Dobra. Na razie koniec Rejwika. Pewnie później wieczorem zrobię. Dzięki za wszystkim, co byli. Dzięki za donaty. Siema.